Polska, Węgry i Rumunia dają moc całemu kontynentowi. Handelsplatz to wschodzie Europy, gospodarcze centrum mocy. Wzrost gospodarczy w krajach wschodnioeuropejskich jest wyraźnie wyższy niż w tych na zachodzie. I to się nie zmieni, czytamy. Przypominając ostatnie dane o ciągle rosnącej wymianie handlowej Niemiec z krajami na wschodzie Europy, głównie z Polską, Handelsblatt zachęca, aby spojrzeć na ten region także przez pryzmat wskaźników makroekonomicznych. Pokazują one bowiem, że Europa Wschodnia daje moc całemu kontynentowi. Dotyczy to zwłaszcza Polski, Węgier i Rumunii. Te trzy kraje rosną w tym roku w tempie od 5 do 6%. Średnia dla strefy euro to 4,3%. W roku lockdownu kraje wschodnioeuropejskie straciły od 2,7%, Polska do 5%. Strefa euro załamała się o prawie 7%, czytamy w odniesieniu do wzrostu PKB. Gazeta zwraca uwagę na zdecydowanie niższe niż w strefie euro bezrobocie w tych krajach oraz mniejszy, czasami nawet o połowę, dług publiczny w porównaniu z Eurolandem. Szczególnie zdumiewające jest to, że mocna koniunktura i odporny rynek pracy nie są efektem państwowej polityki ratunkowej, czytamy. Handelsblatt zwraca uwagę, że podczas gdy kraje na zachodzie Europy nadal walczą ze skutkami pandemii, tym na wschodzie grozi przegrzanie, czego dowodem ma być brak rąk do pracy i wyższa inflacja. Siła Polski. Opisując imponujące dane ekonomiczne Polski, gazeta przytacza opinię Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wedle którego niska recesja w kryzysowym roku 2020 to efekt zdywersyfikowanej struktury gospodarczej w Polsce i hojnego publicznego wsparcia dla przedsiębiorców. Siła Polski bierze się jednak także z masywnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Już teraz kraj ten otrzymał najwyższe miliardowe wsparcie z europejskich funduszy. Z Unijnego Funduszu Odbudowy Warszawa dostanie 38 miliardów euro dotacji i 24 miliardy jako kredyty, obok nadal wysokich dopłat z funduszy rolniczych i strukturalnych z unijnego budżetu. Handelsblatt cytuje szefa Stowarzyszenia Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki Olivera Hermesa, który mówi, że liberalna, zorientowana na rynek polityka gospodarcza oraz silna wiara w dyscyplinę budżetową oraz we wzmacnianie konkurencyjności w Unii Europejskiej są fundamentem polskiego sukcesu. Łyżka dziegciu. Jak czytamy, to co martwi ekonomistów zajmujących się regionem, to problemy demograficzne i wynikający z nich brak rąk do pracy. Dużą niewiadomą pozostaje wciąż także ewentualna nowa fala zachorowań na koronawirusa, która może zaszkodzić głównie tym krajom, w których akcja szczepień przebiega ospale. Prawdopodobnie największe ryzyko w dłuższej perspektywie jest jednak inne. Jeżeli na przykład w Polsce albo na Węgrzech utrzyma się trend populizmu i prawicowego nacjonalizmu, może to zaszkodzić także dość otwartym jak dotąd gospodarkom tych krajów, czytamy we wtorkowym 29 czerwca 2021 wydaniu dziennika Handelsblatt.